Ale co to jest? Okoń. Ale tak grubo to jeszcze nie miałem. Nie wiem, sumek pewnie. Ja pytałem bolkę. Bolek? Nie. Idzie. O kurde. Cześć, witam na kanale WND Fishing Team. Dzisiaj będę próbował łowić klenia i okonia i bolenia, jeżeli się uda. A jak będzie, no to sami zobaczycie w filmie. Kijek, dzisiaj zobaczę Jaws. Bardzo fajny, rzeczny kij. Kijek dwusekcyjny, do 14 gramów. Ładuje się już od dwóch. Także powiem wam, że sztosik i on ma 2,65 długości. Bardzo fajnie wykonany, jest to nowość, jeżeli chodzi o firmę Mikado. My sprawdzimy go dzisiaj właśnie na tej małej rzece, jak on się sprawuje. Także co, ja się przedzieram, a was zapraszam do oglądania odcinka. Oho. Wilczury. Na razie jest cisza. Nie słychać nawet chlapnięcia bolenia, nic się nie spławia. Na razie wiróweczką obławiam. Bardziej za okoniem, ewentualnie jakiś kleń. Ale miałem piękne wyjście kleniowe. Tutaj prawie pod samym brzegiem, na tych trawach, ale zawinął i odwrócił mnie. Nie w ogóle nawet nie zaatakował wirówki. Szkoda. No i zaraz przeniosę się na ciutkę głębsze miejsce, no i tam będę próbował oczywiście obłowić jakimiś woblerkami. Dobra, zmieniam miejscówkę. Tutaj już nic się więcej nie działo. Ach, coś? Co to było? Zaczep? Trafiło. Ja jestem na drugiej miejscówce. Też bardzo fajna. Ale jak na razie bez ryby. Powiem wam, że nie czuję tego dnia i coś czuję, że będzie w tym roku kalendarzowym moje pierwsze zajście o tak zwanym kiju. Niestety chyba nic się nie uda dzisiaj złowić. Jakaś drobnica chodzi, ale ta ryba jest w ogóle, jeśli chodzi o drapieżnika, nic się nie dzieje. Poza tym jednym wyjściem małego klonka nic totalnie się nie dzieje. No ale nie zniechęcam się, jeszcze trochę czasu mi zostało przed pracą, także walczę dalej. Tu jest fajne miejsce. Tam z piaseczek. Płycizna, tu jest trochę głębiej. A tam nie wiem, czy nie widzę jakiejś tam rybki przypadkiem, nic tam nie stoi. Może przerzucę troszeczkę tu i puszczę ją. No, wydaje mi się, że to ryba stoi. Ale pewności nie mam. Jedno jest dobre w tym wszystkim, że człowiek rano się dotleni na cały dzień. To
jest jakiś dramat. Tutaj żaden drapieżnik nie bije, nic. Zero, zero jakiegoś wyjścia boleniowego, chlapnięcia, szczupaka, cokolwiek, nic. Dramat po prostu. Wędeczka jest opisana do tak naprawdę 14 gramów, ale tutaj myślę, że 18 to bez problemu, 18, nawet 19 na sobie śmiało poradzi. No już tam myślę, tam powyżej 20 już by były problemy. Znaczy problemy takie, że będzie mniej komfortowo się już rzucało. Ale tu do takich, mówię, 18-19 gramów to śmiało, śmiało tą wędkę możemy sobie przeciążyć. I moim zdaniem nic się raczej nie powinno złego wydarzyć. Należy jeszcze nadmienić, że maty mamy tutaj 36 ton. Także naprawdę bardzo solidne blanki. W dwóch kolorach widzicie, bo tutaj tak, tutaj mamy naturalny karbon, tutaj mamy malowane, lakierowane i tutaj mamy taki ciemniejszy znowu, prążkowany. Nie wiem, czy to będzie kamera oddawała, ciężko mi to określić, no ale ogólnie wygląda wędka, jakby była w dwóch kolorach. Zobaczcie, ja dzisiaj wyważyłem 4000 z ferosem na tą długość. No 4000 może z tej troszeczkę przerost, bo 3000 myślę, że tej dawałaby bez problemu radę. Ale no ja dałem 4000 i powiem wam, że no nie jest to jakiś mega ciężki zestaw. Nie wiem, ile waży nawet kołowrotek, ile wędka, to trzeba było na stronie producenta sprawdzić, aż się tak w to nie wczytywałem. A tutaj widzicie, mamy stopki antysplątaniowe. No to są już takie, no w takich wędkach typu premium, no to już jest chyba to standardem, także tu zobaczcie, wstawka bardzo fajna, też ten pierścień jest taki zielony, właśnie taka zgniła zieleń, no bardzo ładnie to wygląda. Kolor taki jest teraz w samochodach, bodajże Kia chyba ma właśnie w tym kolorze auta, także bardzo ładnie, zawsze ten kolor mi się podobał. A teraz nawet widzicie, mamy wędki. No ja myślę, że wędka jest właśnie stworzona do takiego właśnie rzecznego łowienia. Takie nie za wielkie rzeki z nie jakimś mega dużym uciągiem. Wiadomo, że Wisła Warszawska, no to tam troszeczkę grubiej trzeba iść. Takie myślę 28-35 gieta. A tu na taką wodę te właśnie 14 to jest w sam raz i takie no bardzo miłe wędkowanie. Tym bardziej, jak mówię, każe te drganie na szczytówce, ja mam tutaj przeniesione, bardzo fajnie ta wędka rezonansuje tu przy właśnie trzymaniu kołowrotka. Łowiłem jak dotąd tylko kastami Jonesa, a teraz właśnie typowy spinning rzeczny i powiem wam, że robi wrażenie. Jak to mawiają, pierwsze wrażenie najważniejsze. No ale żeby szczupaka nawet nie złowić, jakiegoś małego, krótkiego, 30 cm, to już jest w ogóle dramat. O, jestem już na innej miejscówce, ale na razie nie zakładam spodniobutów, piochów, bo chyba nie będzie trzeba. Słuchajcie, tutaj mamy Starorzecze, ta sama rzeka, ale Starorzecze. I tu spróbuję za szczupaczkiem. Wieje, no ale niestety. Nie zawsze mamy tak to, co chcemy. Więc tutaj spróbuję na razie na głowę za szczupakiem. Zobaczę. Może tutaj w tych Starorzeczach już szczupak odpalił. Woda jest cieplejsza. Legi są porośnięte. Tam też na środku, o właśnie gdzie rzuciłem, są też kaczeńce. Jest fajny wiaterek, falka, więc może szczupak będzie właśnie aktywny. Także zobaczymy. Guma to klonej. Od relaksa. No pa, chodź. Opa. No, woda dość czysta. Tutaj trochę czystsza jakby nawet. Ale to może tylko przy brzegu. Tu akurat tak jest. No nie mam jak bardzo tyjowa się. To jest to. Długi kij. Nade mną krzuny. Gałęzie. Nie mam jak rzucić. To tutaj od boku może trochę. Bo zaraz się wpierdzielę. No nie, no tutaj ta miejscówka już mnie dyskwalifikuje, ale dużo sieczki. Bardzo dużo. Wylęk tegoroczny pewnie. Ale jak? O. Spróbujemy tu.
No teraz do prowadzenia, tak, że ten kij mam wysunięty z brzegu, no na pewno jest lepiej, ale rzucać z takich miejscówek no nie jest za specjalnie. Tak próbuję od boku, o, znowu. A krótkim kijkiem właśnie pyk z nad głowy, normalnie, bez problemu. No, trzeba, kompromisy, ustępstwa muszą być. Do przedzierania się po krzakach taka chluba też nie jest zbyt wygodna. Też krótszy kij tutaj. No ale to mówię, to są różne upodobania i zależy, do czego chcemy ten kij przeznaczyć, tak? Ja tutaj nie mówię, że... Ja mówię sam za siebie, no dla mnie, co jest lepsze, co jest wygodniejsze. Czasami tam może z tego kija krótszego, no są tam minimalnie krótsze te rzuty, ale też da radę fajnie porzucać. Ja zobaczcie, mam kij przecież 1,40 m w kaście i naprawdę ci, co ze mną wędkowali, to wiedzą, no kurde, dalekie rzuty, idzie z tego, ładuje pięknie i wędka ma tylko 1,40 m. I kto by pomyślał, nie? Ale kurde, jakie naprężenia na plecionkę są, słuchajcie, jak to gra, jak na strunach, na gitarze. Dramatycznie. No nie, to już dzisiaj chyba już jest po połowieniu. Także przyszedł ostry wiatr i myślę, że może wieczorem, na wieczorowego, ale też bym nie obstawiał, że nie wiadomo jak się miała. Zobaczcie, kaczuszki małe sobie wypłynęły. To jest właśnie to w wędkarstwie. Obcowanie z przyrodą. Nie każdy na to zwraca uwagę. O! I dorwanie. Pokażę wam przy okazji, zobaczcie, ugięcie tego kija, zobaczcie. Na zaczepie. Przepiękne, co? No słuchajcie, mogę was tylko pożegnać i przeprosić, że nie było dzisiaj ryby. Jeden kontakt, jeden jedyny. Ryba żadna nie na haku, żadna nie wyjęta. Także no, jedno podejrzenie brania szczupakowego na Starorzeczu. No i oczywiście jedno wyjście tego klenia. I to wszystko, także naprawdę dramatycznie. No ale ten dzień od rana nie wróżył nic dobrego. Takie miałem jakieś, kurcze, taką czutkę, że raczej się dzisiaj nie da połowić. Ale i tak pojechałem i tak spróbowałem, bo byłem też, powiem wam, ciekawy, jak każdy z nas. Macie coś takiego, tak jak było zawsze za dzieciaka, jakaś nowa zabawka, to trzeba od razu iść, przetestować, zobaczyć. No i tak samo tutaj właśnie z wędką, no chciałem sprawdzić, chciałem połowić. Przedobrzyłem, bo mogłem poczekać, myślę, że za 2-3 dni będzie fajniejsza pogoda, w sensie nie chodzi tylko tutaj o słoneczko i temperaturę, ale nie będzie tak wiało. No i ta ryba, myślę, że wtedy akurat będzie bardziej aktywna. A w tym momencie żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, że następnym razem już z rybą. Żeby nie było, to próbowałem, pamiętajcie, nawet przyjechałem specjalnie na Starorzecze. Mówię, jak nie w korycie, to może tu na rozlewiskach. Niestety.